Już po raz 22 dzieci z podwórkowych kół różańcowych pielgrzymowały do Królowej Polski na Jasną Górę. Hasłem pielgrzymki, która zgromadziła najmłodszych apostołów Maryi, były słowa: do Ciebie się uciekamy. Pielgrzymka podwórkowych kół różańcowych dzieci jest wielkim i szczególnym wydarzeniem. Od 22 lat dzieci z różańcem w ręku pielgrzymują do jasnogórskiej Pani, by powierzać jej sprawy Kościoła, Ojczyzny, całego świata oraz osobiste intencje. Przybyłych na dzisiejsze modlitewne spotkanie powitał opiekun podwórkowych kół różańcowych dzieci, ojciec Piotr Detlaff. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Tymi słowami pozdrawiamy bardzo gorąco i serdecznie wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja i rozpoczynamy naszą 22. ogólnopolską pielgrzymkę podwórkowych kółek różańcowych dzieci na Jasną Górę. Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyły słowa: do Ciebie się uciekamy. To szczególne zawołanie na ten trudny czas, który wszyscy przeżywaliśmy. Bo do kogo mamy przyjść, kiedy jest nam trudno, kiedy jest nam źle, gdy jest nam smutno? Zawsze wtedy przychodzimy do mamy, bo wiemy, że ona nas pocieszy, przytuli, da nam dobre słowo, znajdzie jakieś rozwiązanie. I dlatego przychodzimy tutaj, do naszej Matki i Królowej, aby do niej się uciekać, przytulić do jej serca, schować pod płaszczem jej matczynej opieki, bo ona zawsze na nas czeka, ona zawsze nas słucha i spieszy nam z pomocą, aby wyprosić nam u swego Syna wszelkie potrzebne łaski. Dzisiejsze święto dzieci rozpoczęło się od świadectw o tym, że modlitwa różańcowa ma wielką moc, opowiedziały dzieci z podwórkowego koła różańcowego z Zakrzówka. Modlitwa różańcowa jest obecna w moim życiu, odkąd sięgam pamięcią. Od 4. roku życia, kiedy stałam się przedszkolakiem, należy do podwórkowego koła różańcowego prowadzonego w naszej szkole. W czasie pandemii nie zrezygnowaliśmy z modlitwy. Codziennie o wyznaczonej godzinie modliliśmy się online na Messengerze. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć. Następnie z małymi czcicielami Maryi spotkał się ich wielki przyjaciel, ksiądz biskup Antoni Długosz, który zabrał dzieci na muzyczną wędrówkę. Dzieckiem Bożym jestem ja. Dzieckiem Bożym jestem ja. Punktem kulminacyjnym dzisiejszej pielgrzymki była uroczysta msza święta. Eucharystię ubogacał śpiew zespołu Armia Dzieci. W homilii ksiądz biskup Antoni Długosz mówił o rodzinie, która jest wielkim prezentem od Pana Boga dla nas. Ale rodzice pragną, żebyśmy byli nie tylko ich dziećmi, ale także dziećmi Pana Boga. Dlatego nas ochrzcili i w Chrzcie Świętym dostaliśmy trzy wspaniałe dary od Pana Boga. Staliśmy się Kościołem Pana Jezusa. Możesz pokazać na siebie i powiedzieć: jestem Kościołem Pana Jezusa. Słowa pozdrowień do najmłodszych skierował założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Słuchajcie, Matka Boża do was też woła i Matka Boża objawiła się właśnie takim jak wy. Nie jeden raz w Fatimie i w innych miejscach i potrzebuje pomocników także w Polsce. I tego wam życzę, żebyście powiedzieli Matce Bożej tak. Głos zabrał również ojciec Dariusz Paszyński, wikariusz prowincjała warszawskiej prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Dziękuję wam za to, że przybyliście tu na Jasną Górę i że dajecie piękne świadectwo miłości do Pana Jezusa i do Jego Matki Maryi. Na zakończenie pielgrzymki dzieci wzięły udział w specjalnie przygotowanym dla nich konkursie. Wygraną były rowery.